Halo, halo. Ok, działa. Mieliśmy małą awarię techniczną, ale już działa, także zaraz tutaj poprawiam pewne rzeczy, a już jesteśmy. Także witam jak co każdy miesiąc, w każdy drugi piątek miesiąca turkusowe siadania. Dzisiaj będziemy mieli kolejnego gościa, kolejny temat, ale zanim o tym, to jeszcze szybko o naszej społeczności, o turkusowych siadaniach, czym się w ogóle tutaj zajmujemy, o co tutaj chodzi. Są trzy filary turkusowych organizacji, bo o tych właśnie organizacjach mówimy. To są firmy, które pracują inaczej i mają inne fenomenalne efekty. Pierwszy filar to jest samoorganizacja, czyli zespoły same wyznaczają sobie cele, priorytety i realizują. Drugi to pełnia, czyli bycie autentycznym. Ja jeżeli mam smutny dzień, to mam smutny dzień i w pracy, i w domu, i nie zakładam masek, po prostu jestem naturalny, bez znaczenia, w jakim jestem środowisku. No i trzeci filar to po co robimy to, co robimy, tak? Czyli taki, jest to tak może nazwane ewolucyjny sens istnienia tej organizacji, a w praktyce chodzi o to, jeżeli po prostu mamy samochód, to nie jeździmy od stacji benzynowej do stacji benzynowej, tylko tankujemy, kiedy potrzebujemy. I tak samo w tych organizacjach pieniądze są, bo muszą być, ale one nie są celem w samym sobie. No a jeżeli chodzi, tak pokrótce, jeżeli chodzi o naszą społeczność, już działamy 5 lat, w kilku miastach, między innymi Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław i inne, Łódź zwłaszcza też mocno działa. A tutaj nasze duże śniadanie, czyli taka konferencja, którą organizowaliśmy w 2019 w Krakowie na Kazimierzu. A już teraz oddaję głos naszemu gościowi. Przypomnę, że to jest człowiek z wieloletnim doświadczeniem w dużych korporacjach i zajmował się transformacją, znają od podszewki, ma niesamowite przemyślenia i dzisiaj się nimi podzieli, także już zapraszam Piotra. Piotrze, witam Cię i już Cię powiększam. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry wszystkim, witam przy piąteczku. Nie widzę Was, ale zakładam, że... Tak, tak, my będziemy Cię widzieć. Będę czuwał wszystkich. Słuchajcie, właśnie, dzięki zaproszeniu Łukasza. Będę dzisiaj miał możliwość podzielić się z Wami moimi przemyśleniami. Zacznę od tego, żeby powiem, że to jest absolutna premiera. Pierwszy raz będę o tym mówił publicznie w języku polskim i w tym wydaniu, w sensie to jest pierwszy raz po tym, jak wydałem książkę na ten temat. A jak wiecie, premiery agile'owe mają swoje prawa. Także jesteście świadkami premiery. Podzielę ekran. Mam przygotowanego murala na dzisiaj. Już go pokazuję. Dobrze. Widzicie mój ekran, znakomicie. Mamy do przejścia kilkanaście punktów, więc lecimy szybciutko. Ja się nazywam Piotr Trojanowski. Mam swój konsulting, butik digitalowy z kolegami, którym próbujemy zmienić świat na lepsze. Również w tym cyklu ostatnio zainteresowałem się tematem, jak musimy zmienić ekonomię, żeby firmy działały ku naszemu dobru. Okay? I o tym będziemy dzisiaj mówić. Troszeczkę o mnie. Ja przez ponad 10 lat pracowałem w transformacjach cyfrowych, przede wszystkim w transformacjach agile'owych. Też oczywiście mnóstwo w kontekście technologii, transformacjach technologicznych. I wiecie co, i tego naprawdę się zrobiło dużo. I ja zacząłem sobie po prostu zbierać swoje myśli. Zacząłem jakieś publikować najpierw na LeanPubie jakieś małe minibooki. I to wszystko dotyczyło właśnie takich obserwacji, moich dzielenia się doświadczeniem, obserwacjami na temat, wiecie, tego, co jest ważne w transformacjach, na temat różnych podejść i stylów transformacji. I ostatnim z minibooków był minibook na temat po prostu, wiecie, retrospektywy, całości tego ruchu agile'owego, bo naprawdę jest o czym mówić. To jest to olbrzymia fala, która się przewija
przez świat i pomyślałem, że może warto to spisać. Ta przygoda wyprodukowała taki obraz całości ewolucji, który ja nazywam Ewomapą. On pokazuje, ile dobrego się wydarzyło przez ostatnie dwie dekady. Powiem wam, że jest to eksplozja, rzeczywiście eksplozja zmian. Ona prowadzi, jak popatrzycie sobie po tym diagramie, punkt startowy jest tutaj w projekcie. Zaraz, czy widzicie mój pointer? Pewnie nie. Nie, pointer. Laser nie. Point. Widać dobra. Teraz, tak. Dobra. Zaczynamy tutaj w latach pewnie 80., 90., później jest eksplozja metod agile'owych, które udowadniają, że można inaczej niż waterfallem. Mamy eksplozję tego, że decyzje, wiecie, podejmowane są tam, gdzie jest wiedza, a nie tam, gdzie jest władza. I całkowita zmiana kultur organizacyjnych na kultury kolaboracyjne, kolaboratywne. Oczywiście jest później zainteresowanie produktem. Jak mówią, jest tylko jeden udziałowiec, który może zwolnić nas wszystkich, czyli klient. I takim świętym graalem, do którego wszystkie firmy teraz dążą, jest oczywiście zwinność biznesowa. No i pytanie, co dalej, prawda? Pytanie, co dalej? I o tym też dzisiaj będziemy mówili. I cała ta ewolucja jest, tak jak powiedziałem, fantastycznie bogata i daje olbrzymią wartość. Natomiast to nie przychodzi za darmo. To przychodzi kosztem. Olbrzymim kosztem, równie olbrzymim kosztem, który ja nazywam długiem cywilizacyjnym. Ja, wiecie co, zadałem sobie pytanie, co się stanie, jeśli będziemy robić więcej tego, co robimy teraz? Więcej, szybciej, o tym wszystkie firmy marzą, prawda? O tym marzą, pędzą do przodu i mówią, zróbmy więcej, szybciej, weźmy większy udział w rynku i tak dalej. No ale co się stanie? I tutaj mam poważne, pewnie jak większość z was, ma poważny problem z tym, co się stanie, jak będziemy robić tego, co robimy więcej, bo ja uważam, że nie da się w ten sposób pracować, w ten sposób rozwijać biznesu i ekonomii, bo dług technologiczny jest już po prostu wszędzie. Dług cywilizacyjny jest już wszędzie i on ma dla mnie dwa wymiary. On ma więcej wymiarów, zaraz o tym powiem, ale generalnie wystarczą nam dwa, żeby zrozumieć, w jakiej jesteśmy sytuacji poważnej. Temat długu cywilizacyjnego numer jeden to jest oczywiście to, co jest bardzo teraz dyskutowane mocno i to jest jakby sustainability ekosystemu, klimatu, ekosystemu. Wiadomo, inicjatywy Unii Europejskiej i United Nations i globalne zainteresowanie. I co? I niepokój, prawda? Niepokój, który towarzyszy tym klimatom. Jest jeszcze, natomiast są jeszcze inne wymiary tego długu cywilizacyjnego. Jest też olbrzymi temat integralności człowieka, właściwie braku tej integralności, tak? To alienacja, zagubienie. Zaraz wam powiem jeszcze może więcej szczegółów, ale to chyba czujecie, że przede wszystkim wiecie, ta relacja firm ze społeczeństwem, tak? Relacja firm ze społeczeństwem. Nawet takie zmiany jak transformacje agile'owe, one często i gęsto służą temu jakiejś formie optymalizacji. I wtedy schemat relacji ze społeczeństwem jest taki, że firma się optymalizuje, ale oczywiście kończy się wielka transformacja agile'owa czym? No, kończy się layoffami, grupowymi zwolnieniami i tak dalej, tak? I więc pierwsze, dla mnie to jest pierwsze pytanie,
Zaraz, ale czy my jako społeczeństwo sobie tak tą relację wyobrażamy, prawda? Jest oczywiście wymiar też kryzysu sensu. Kryzys sensu, jak wiecie, może John Verwicki, profesor z Kanady, opowiada o trzech głównych kryzysach. Kryzysie właśnie ekologicznym, kryzysie socjalno-ekonomicznym, kryzysie sensu. I on mówi tak, że świat nauki, którym teraz żyjemy i postępu, zabrał nam religię, natomiast nie zaoferował nam nic innego, żebyśmy czuli się dobrze i komfortowo i czuli się połączeni ze światem na poziomie sensu tego, co robimy. I stąd wielu ludzi dryfuje, jeżeli można powiedzieć, całe społeczeństwa dryfują może bardziej właśnie w poczuciu bez sensu tego, co robimy, alienacji i tak dalej. Jeżeli miałbym przytoczyć chociażby, nie wiem, jakieś autorytety, no to pewnie wszyscy znacie w tym gronie Dave'a Snowdena. Kiedyś miałem okazję z nim być na kolu i zapytałem się, co on o tym myśli. I on powiedział tak, że kiedyś martwił się o przyszłość swoich wnuków, następnie martwił się o przyszłość swoich dzieci, a teraz martwi się już o swoją przyszłość. Czuję ten oddech długu cywilizacyjnego na plecach. Tak? I mówi, no ja mam 60+, ale martwię się już teraz o siebie. Tak szybko to postępuje. Jeżeli chodzi o tę dezintegrację ludzką, może tu bardziej powinien naświetlić, o co mi chodzi. No przede wszystkim jest taki, ja to nazywam identity clash, tak? Czyli z jednej strony mamy ten olbrzymi postęp, który dał nam agile, digital i tak dalej, i to, co się dzieje w dużych firmach, są olbrzymie zmiany kulturowe przede wszystkim. Natomiast to jest to, co my doceniamy. To, czego nie widzimy, nie chcemy widzieć i nie zauważamy, no to jest właśnie to, że jakby spojrzeć na efekty naszej pracy, nie na postęp, tylko na efekty, no to my po prostu jesteśmy jak stary diesel, tak? Ta ekonomia jest stary diesel. Ona nie tylko zatruwa środowisko, ale zatruwa właśnie naszą integralność ludzką i jeszcze pozbawia nas jakiegoś sensu. Więc no, to jest ten identity clash, o którym ja mówię. Nie zgadzają nam się wyniki naszej pracy z tym, co uważamy, że robimy, tak? Jest oczywiście pojęcie ogólnego unhappinessu, jest oczywiście, są tematy związane z tą relacją pracownik-pracodawca, jest całkowity disconnect, jeżeli chodzi o pracowników i pracodawców, tak? To wiecie, to Gallup mówi to już od wielu dekad, że to jest trend, który się nie zmienia i jest spadający. Jest oczywiście, z czym to jest spowodowane? No spowodowane jest to tym transakcyjnością cały czas pracy, tak? Tym, że tam idziemy, wymieniamy się. Pracodawca po prostu eksploatuje nasze skille tu i teraz, bo są mu potrzebne. I to jest koniec, tak? Tam nie ma, tak jak Łukasz wspomniał, nie ma holinesu, nie ma życia prywatnego. To jest wszystko inny świat. Jak wracamy do domu, jak przekraczamy drzwi korporacji, może już teraz nie drzwi, ale powiedzmy klikamy przycisk Enter the call, no to wszyscy zakładamy maski, to nie jest nic nowego, tak? To jest jakaś gra, która jest inna niż gra, którą sobie prowadzimy w prywatnym życiu. Okay? I tak dalej, i tak dalej. Nie chcę o tym mówić, to jest dosyć olbrzymi temat, ale właśnie on mnie zainspirował, słuchajcie, bo właśnie na ogół jest taka sytuacja, że komuś się wydaje, że robi świetne rzeczy, a istnieje ten taki gap pomiędzy tym, pomiędzy intencjami a rezultatami, to zawsze coś okazuje, że jest jakiś wielki słoń w pokoju, po prostu.
wielki słoń, tak zwana ślepota banerowa, przechodzimy nad tym do porządku dziennego, nie widzimy tego, nie zastanawiamy się i szukamy i ciągniemy dalej, wiecie, jak chomiki w młynku, prawda? I stąd i ja się zacząłem nad tym zastanawiać. Po tych wszystkich latach transformacji mówię, kurczę, tyle dobrego robimy, ale coś jest nie tak ciągle, nie? Coś jest nie tak. Jest jakiś poziom, którego nie dotykamy i wydaje mi się, że on jest ważniejszy niż to, co robimy, te doraźne transformacje. I tym powinniśmy się zająć. I tym się zająłem. Słuchajcie, i tak powstała moja książka Good Companies. I ona właśnie tak przeprowadza nas właśnie do tego current state, gdzie jesteśmy teraz, jakie tam są problemy, że jest ten wielki niepokój, że jest to wielkie zaćmienie, że nie widzimy tego słonia w pokoju, tak? I ja sobie zadałem pytanie, halo, no może zastanówmy się, porozmawiajmy o tej naszej przyszłości. I bardzo ciekawe rzeczy z tego wyszły i dzisiaj będziemy o tym mówić. Co ja zrobiłem, słuchajcie? Ja przede wszystkim sobie, jak w takich sytuacjach, narysowałem sobie taki obrazek świata, który dla mnie byłby wartościowy, ale przede wszystkim on byłby znaczący, meaningful. Okay? I to wyszła z tego taka prosta pocztówka. Postcard from the future. To jest list, który do nas napisały przyszłe pokolenia. Okay? I oni mówią tak. Bardzo wam dziękujemy, że weszliście w ramę, która nadaje, przywraca cel ludzkości. I dalej, po tylu latach, my kultywujemy tą waszą misję i jak każde pokolenie staramy się ten świat zostawić lepszym niż on jest teraz. Co więcej, mamy spełnione życia i jesteśmy dumni z naszej cywilizacji, z ludzkości. Ja mam problem na tym poziomie właśnie. Ja nie jestem wcale dumny z tego, z cywilizacji. Ja nie czuję do końca, wiecie, że ja mam spełnione życie. Właśnie z powodu tego identity clashu. Okay? I teraz słuchajcie, biorąc z takiego prostego obrazka, ja się zacząłem zastanawiać, no dobrze, to czemu ten słoń tam stoi ciągle, czemu my nie mówimy w tej ramie właśnie, o której mówi pocztówka i co jest grane, gdzie jest ten, wiecie, w transformacjach często się szuka takiego bottlenecków tak zwanych, tak, jakiś, zastanawia się, gdzie jest ta kluczowa tranzycja, która jakby uruchomi ludzi do tej transformacji i uruchomi całą firmę do transformacji. W tym przypadku mówimy no, o uruchamieniu społeczeństw do transformacji. I ja zacząłem sobie, wiecie, jakiś mały research robić. I pewnie pierwszy, jeden z takich modeli, który był dla mnie, wniósł jakąś dla mnie zmianę w myśleniu, był ten taki prosty model, pewnie często widzicie różne jego wariacje, że tak naprawdę na co dzień działamy w świecie jakichś zachowań i praktyk i na tym poziomie próbujemy optymalizować, podczas gdy te wszystkie praktyki i zachowania, one są drive'owane z niższego poziomu. One są drive'owane z poziomu jakiegoś systemu wartości. Natomiast sam system wartości jest drive'owany przez co? No przez to, że ludzie próbują się dopasować i odnaleźć w tych zmieniających się warunkach życia, tak? I to jest jakaś furtka do głębszej refleksji. I jak popatrzymy sobie dalej, to kolejnym insightem jest taki model, który jest też bardzo popularny, to jest double loop learning w przeciwieństwie do single loop learning. Zobaczcie, jakbyśmy
się zastanowili, co my robimy obecnie, to my jesteśmy tutaj po lewej stronie tego diagramu. Podejmujemy jakieś decyzje, one wpływają na jakiś nasz świat, dostajemy feedback i podejmujemy kolejne decyzje. Czyli w przypadku firm, no to jest właśnie decyzja na temat wzrostu firmy, return of investment oczywiście i tak dalej. I to jest ważne dla tych firm, nie? I teraz kluczowym tutaj jest zagadnienie ten feedback, nie? Bo feedback dostajemy bardzo już teraz otwarcie i dostajemy go prosto w twarz, chociażby na temat sustainability, ale tak jak mówiłem, tam jest więcej aspektów, meaning crisis i disconnectedness i human disintegrity. I ten feedback jakoś, on w niewielkim stopniu się przekłada na to, jak podejmujemy decyzje, okej? Okay? To nasze decyzje ciągle lecą z tego samego mental model, z poziomu takiego stylu myślenia, który gdzieś tam nam został zapodany od dzieciństwa przez społeczeństwa. I on definiuje te reguły, na których oparte jest podejmowanie decyzji. Ciekawszym modelem jest to, że tutaj wprowadzamy taką zmianę, że jednak na podstawie tego feedbacku się uczymy, prawda? Uczymy się, nie tylko zmieniamy swoje decyzje, ale też bardziej ten feedback wpływa na nasz mental model. Okay? I to jest furtka, żeby zmieniły się zasady podejmowania decyzji i same decyzje. Okay? I co dalej mi się zapaliło? No zapaliło mi się to, że tak naprawdę to nie jest tak zła ekonomia, czy źli ludzie, czy wiecie, źli inwestorzy, którzy inwestują dla zysku, tylko to tak naprawdę to, co nas trzyma w przyszłości, to jest mental model. Myśmy się na niego wszyscy zgodzili, my żyjemy w tym mental modelu. I tutaj jest kłopot, tak? Ja zawsze spotykam w organizacjach ludzi, którzy chcą dobrze. Czy to jest, wiecie, szef technologii, czy to jest CEO, ci ludzie chcą dobrze, ale nie mówią, to są reguły gry, ok? My gramy zgodnie z regułami gry. Staramy się oczywiście jak najlepiej, chcemy mieć pełne CSR i chcemy mieć pełne ESG i chcemy w ogóle być najlepiej B Corpem, tak? B Corpem. Ale to są zasady gry, guys. Mamy ograniczony wpływ. Pamiętacie może ten słynny Business Roundtable z 2019, gdzie Jeff Bezos i inni szefowie największych organizacji, oni podpisali taką deklarację, że oni chcą być, że oni chcą uwzględniać innych stakeholderów, że oni chcą uwzględniać środowisko, wiecie, zwierzęta, integralność, holistyczność, przepraszam, holicyzm, jakkolwiek pełnię, tak, i tak dalej. I oni, że oni chcą mieć tą lepszą relację ze środowiskiem, chcą mieć lepszą relację z pracownikami, chcą wspierać rozwój pracowników i tak dalej. Ale to była deklaracja, wiecie, to była deklaracja, która świadczy o tym, że oni rozumieją doskonale, gdzie jesteśmy, ale ta deklaracja nie przeżyła. Ona po prostu raz dwa została zweryfikowana przez rzeczywistość, tak? Czyli tym bardziej jestem przekonany, że świadomość jest, natomiast ten mental model to jest ta kotwica prawdziwa. To jest ta kotwica, która nas trzyma. No i co w związku z tym? W związku z tym, słuchajcie, no jeżeli to już wiemy, no to właściwie wiemy już bardzo dużo, można teraz się zastanowić nad tym, jak podejść do takiej transformacji, która by prowadziła do tego, że ta pocztówka z przyszłości mogłaby się wydarzyć. I co ja myślę, słuchajcie, ja myślę sobie tak, że
właśnie uwzględniając te modele, trzeba powiedzieć sobie, słuchajcie, no trzeba połączyć te trzy poziomy, tak? Te trzy poziomy. Po pierwsze, trzeba wyjść od tego, po co my tu w ogóle jesteśmy na tej planecie, jaki jest nasz cel, jaka jest nasza rola na tej planecie, tak? To musi, z tego musi dopiero wypływać, jak działa biznes, jaki jest sens biznesu, jak działa ekonomia i co ona ma, jaki ona ma prawdziwy cel. I oczywiście dopiero z tego, z tych reguł gry na tym poziomie wyniknie nam to, jak firmy się zachowują, tak? Jak chcemy mieć firmy, które służą celowi ludzkości, nie tylko trzepaniu kasy, no, czy szumnie nazwanemu wzrostowi, to musi skądś wypływać. To musi wypływać naprawdę z tego największego poziomu. Ja uważam, że firmy są tym driverem, który może pociągnąć właśnie taką zmianę w kierunku lepszego świata. Dlaczego? Bo my spędzamy większość czasu swojego w firmach. Nie ma innej konstrukcji myślowej na świecie niż firmy, która miałaby tak olbrzymi potencjał ludzki za sobą i tak olbrzymie również możliwości, w tym cały czas finansowe możliwości. Okay? I to jest design transformacji. Teraz, jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o taką teorię, zaraz będziemy mówić o tym, jak ta transformacja mogłaby się rozwijać. Natomiast jeśli tak jest, słuchajcie, no to narysujmy po prostu, jak ma wyglądać ten nasz model mentalny i jakie są tam poziomy logiki. I według mnie są to cztery poziomy. Jest mental model ludzkości, później jest znaczenie biznesu dla społeczeństw, co to znaczy, po co robimy w ogóle biznes. Jest też oczywiście mental model of economy, który jest osadzony na tym sensie biznesu. I dopiero na samym końcu są te zachowania, które przejawiają firmy, tak? I jak to porównam sobie ze światem dzisiejszym, to zobaczcie, jaki jest mental model of humankind? I szczerze, ja nie słyszałem o mental model of humankind. Ja uważam, że ten poziom gdzieś zaniknął. On nie istnieje po prostu. Nie ma żadnego mental model of humankind. O tym będziemy jeszcze mówić w szczegółach. Jaki jest social meaning of business? To pewnie się domyślacie, jaki jest social meaning. Dlaczego tak firmy pracują, jak pracują? Wynika to z social meaning of business. Okay? W każdym razie to jest konstrukcja, na której podstawie będziemy robić transformację. Pokażę wam za chwilę, jak jest teraz, jak mogłoby być i co, jakie są te kluczowe zmiany paradygmatu, paradigm shifts, które prowadzą nam z here and now do tego lepszego świata. Jesteśmy na slajdzie 11. Teraz się zacznie. Minęło pół godziny. Czy do tej pory macie jakieś pytania? Tak, jest sporo pytań, także proponuję chociaż na część z nich się odnieść. Tutaj zaznaczyłem gwiazdkami, więc mogę po kolei czytać i jeżeli chcesz skomentować, bo niektóre to są takie pół pytania, pół komentarze, to lecimy. Pierwsze to był Andrzej, który napisał na Facebooku, że dług cywilizacyjny też to taka analogia do długu technologicznego, więc czy chcesz się do tego odnieść? Że metafora starego diesla już nie działa, tak, że elektryki... To już wychodzisz że tak dalej, a ja ten pierwszy komentarz teraz wrzuciłem na ekran. Także tutaj Andrzej pisze o tym długu cywilizacyjnym, że to jest taka analogia do długu technologicznego. Wiecie co, no, okej, to nazwa sama dług cywilizacyjny, ja faktycznie pochodzę z technologii i oczywiście w technologii zawsze jest mowa o
balansie między nowymi funkcjonalnościami i zadowoleniem klienta, a długiem technologicznym, tak? I no, stąd ta metafora, analogia. Ja uważam, że obecny dług cywilizacyjny już nie jest zbalansowany w żaden sposób. I on jasno pokazuje, że nie możemy w ten sam sposób robić biznesu, jak robiliśmy do tej pory. Okej. Okay. Kolejne to napisał Marcin, że dokładnie gonimy niczym chomiczki w kołowrotkach. Następnie Marcin napisał, dzisiejsza ekonomia jest jak stary diesel, piękne porównanie, bardzo mi się podoba. I wracamy z powrotem do Facebooka. Andrzej napisał, że według ostatnich badań uwzględniających cały cykl życia samochodu, stary diesel jest mniej zanieczyszczający niż nowy elektryk. Wcale mnie to nie dziwi, szczerze mówiąc. Słuchajcie, wiecie co, dajcie mi powiedzieć, jeszcze dokończyć, to wtedy ocenicie, czy ten nowy elektryk, który ja dzisiaj pokażę, to on będzie bardziej zanieczyszczający. Ale zgadzam się całkowicie, te kontrowersje istnieją obecnie. Tak, i Andrzej dalej pisze, że myślę, że nie tyle zapominamy, co świadomie nie zauważamy lub wręcz pomijamy. Przecież jako ludzie damy sobie radę, to po co o nas myśleć. Kurczę, nie wiem, w którym momencie to było napisane. Dokładnie tak. Ja, tak jak mówię, ja uważam, że ta świadomość istnieje, każdy ją ma. Po prostu nie ma jeszcze na to sposobu, a trzeba to zrobić. Koniec, kropka. I to jest dla nas najważniejszy temat obecnie, według mnie. I dlatego dzisiaj tutaj z wami będę o tym mówił. Okej. Okay. Dalej napisał na LinkedInie Marcin, że wow, dzięki za podzielenie się tym, Piotrze. Ja też nie jestem dumny do końca z cywilizacji, która w swym zaślepieniu w rozwoju technologicznym pędzi niczym TGV do autozagłady. Zamiast zwolnić, zatrzymać się na chwilę i zastanowić się, po co nam na przykład aparat z pierdyliardem pikseli, skoro na przykład za chwilę depresja będzie chorobą numer jeden na świecie. Nie mam nic przeciwko technologii, niemniej jednak widzę bardzo duży rozdźwięk między rozwojem technologicznym a rozwojem świadomości i ze smutkiem również. I mam tutaj dalszą część wypowiedzi na LinkedInie, już czytam. I ze smutkiem również samokrytykę. Konstatuję, że to trochę jak dać małpie karabin do ręki. Dokładnie tak. Słuchaj, Marcin, ja mam taką analogię, że my się zachowujemy jak nastolatkowie, których rodzice wyszli z domu, wiecie, po raz pierwszy. I co? I wiecie, jak to jest. No, i tak właśnie się zachowujemy. Także absolutnie dziękuję ci za to. Cieszę się, że tak czujesz. W ogóle mam wrażenie, że tutaj w tym gronie to jakby na tym poziomie absolutnie się będziemy zgadzać. Dlatego też tutaj pierwszy raz, pierwsze wystąpienie jest tutaj u was na Turkusie. No jak gdyby premiera książki. Tu jeszcze Paulina jeszcze zadała pytanie na LinkedInie. Co to znaczy, że zgodziliśmy się na ten mental model? Chcemy zmienić, a stoimy. No właśnie. Wiecie, zgodziliśmy się, to może dużo powiedziane. Po prostu my to wyssaliśmy z mlekiem matki, że takie są normy społeczne, taki jest mental model biznesu i tyle. I my w to, wiecie, są jakieś historię sukcesu, co to znaczy być człowiekiem z sukcesem w tych czasach, tak? To wszystko jest w takiej ramie, najpierw sukces, później szczęście, najpierw sukces, a później może oddaj to, co zarobiłeś dla planety, albo rozdaj, tak jak robi Gates, tak jak robi, wiecie, Jeff Bezos, tak jak robi ten właściciel Patagonii, tak? Oni najpierw się dorobili, a później oddają. To też jest dosyć chory schemat dla mnie, bo oni już robiąc to powinni od razu robić to dla dobra, tak? No ale tak, wszyscy jesteśmy w tę ramę wciśnięci i tą ramę dzisiaj rozkujemy na drobne. Zobaczycie, co z tego wyjdzie.
I dalej Paulino też pisze, że firmy, a jak widzisz wpływ systemu finansowego i tutaj jest rozwinięcie, że firmy funkcjonują w systemie finansowym, jak na przykład BlackRock przestał inwestować w konwencjonalne źródła energii, to część kapitału przestała tam płynąć. Może ta odpowiedź będzie jeszcze. Wiecie co, oczywiście mamy teraz, słuchajcie, w obecnym modelu mamy tak, mamy te firmy, które pracują w ramach jakiegoś modelu, mamy to finansowanie, które płynie z tych wielkich funduszy, które też są częścią tego modelu. My jesteśmy wszyscy niewolnikami, i firmy finansowe, i rządy, i społeczeństwa. My jesteśmy wszyscy niewolnikami, okay, tego systemu. I będziemy o tym mówić, czemu on przez wiele lat się sprawdzał, a czemu teraz już nie powinien mieć miejsca. Zaraz będziemy mówić o tym, to będzie część tych transformacyjnych historii. Okej, okay. I jeszcze jeden komentarz z LinkedIna. Tutaj Ula napisała, że mam wrażenie, że te same słowa z góry i z dołu mogą mieć inne znaczenie, dlatego trudno jest realnie zmieniać bez rozmowy ze sobą i odkrywania tych gapów. Słuchajcie, a propos tej rozmowy, bardzo dziękuję za to. Ja też tutaj przyszedłem po to, żebyście pomogli mi i żebyśmy razem pomyśleli, jak tą rozmowę kontynuować, w jakim gronie, kogo potrzebujemy, kogo tutaj dzisiaj nie ma. Ja pójdę wszędzie i wy pójdziecie ze mną, o tym nie mam żadnego przekonania, żadnego wątpliwości nie mam, także to też jeden z outcome'ów dzisiejszego spotkania, żeby zrozumieć, jaki jest kolejny krok, z kim o tym rozmawiać, okej? Okej, ja dalsze pytania może zaparkuję i proponuję, żebyśmy poszli dalej. Dobrze, i teraz słuchajcie, teraz wam będę mówił o tych już, o tym przejściu mentalnym z dzisiaj do przyszłości, które ma tą transformację uruchomić. Zobaczcie, udało mi się zidentyfikować takie 8 historyjek, które mają przeprowadzić nas, które mają nadać ramę temu naszemu zagadnieniu i przeprowadzić nas do lepszego świata. O tych każdych 8 chciałbym troszkę się w to zanurzyć, może wszystkich nie zdążymy, ale przynajmniej większość. Co jest ciekawe, ja tak, wiecie, jak pisałem tą książkę zrobiłem sobie tą nową piramidę iceberga, to ja nawet nie wiedziałem, że tak to wyjdzie, ale co się okazało, że właśnie najwięcej mamy do zrobienia na tym poziomie mental modelu ludzkości. To jest Greenfield, tam nikt nie działa, tam po prostu straciliśmy to z oczu, a tam jest najwięcej do zrobienia. I te zmiany na tym poziomie, jak zaraz zobaczycie, one będą kluczowe do tego, żeby te kolejne się odbyły. I od nich zaczniemy. I nieprzypadkowo tutaj jest jedynka, było dla mnie zupełnym zaskoczeniem, że te, jak zmapowałem te historyjki na piramidę, na iceberga, to się okazało, że pierwsze 4 są po prostu na poziomie mental modelu. To po prostu utwierdziło mnie w przekonaniu, że idziemy w dobrą stronę. I teraz tak, to jest dosyć, przepraszam was, mocno tekstowe, ale spróbujmy pójść po kolei, jedna linijka naraz. Słuchajcie, pierwsza storyjka, no czego my potrzebujemy w tym świecie, który jest pełen redukcjonizmu, tak? Redukcjonizm jest tym naszym obecnym modelem interakcji z firmami. No przede wszystkim my potrzebujemy renesansu integralności ludzkiej, nie? I to znaczy, co to znaczy? No to właśnie możemy zacząć od tych wartości turkusowych, tak? Że mamy dosyć już tego, że tej relacji, daj mi swoje skille tutaj i teraz, tylko chcemy powiedzieć, hej, nie, zaczynamy od tego, że jednak czerpiemy z tego pomysłu Lalo, że jest holistic approach i że uwzględniamy wszystkie rodzaje intelektu, tak, uwzględniamy ten racjonalny umysł, uwzględniamy tą inteligencję intuicyjną, nienamacalną, uwzględniamy emocjonalną inteligencję, uwzględniamy duchowość,
ludzi, to jest podstawa, słuchajcie, bo jeśli my mamy zrobić transformację, to my najpierw musimy zrobić porządek ze sobą. My musimy być w stanie psychicznym udźwignąć tą transformację. Okay? W obecnym świecie jesteśmy tak rozczłonkowani, tak poszatkowani, że nasz stan psychiczny no, pozostawia do życzenia. Więc od tego zaczynamy. Holizm i cztery rodzaje intelektu. Okay? To jest pierwsza storyjka. To musi być u podstaw, to musi być codziennością naszą. Tak? Drugi temat, no właśnie, ja to nazywam świt ery celu. Zauważcie, tutaj może nawiążę do paru tych pytań, które były. Myśmy się jakoś tak przyzwyczaili, że trzeba uciekać po prostu. Że trzeba uciekać. Od czego? No, historycznie to jest uzasadnione. Uciekaliśmy od biedy, oczywiście od choroby, od zagrożeń, od tych zwierząt drapieżnych, tak? I my ciągle uciekamy. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. I teraz, come on. Ja mówię, dobra, może już starczy, wiecie, są antybiotyki, mamy kontrolę zdrowia pod kontrolą, średnia życia jest fantastyczna w porównaniu z tym, co było jeszcze 100 lat temu. Zasobność społeczeństwa też jest bardzo dobra, okay? Oczywiście są jeszcze, jest parę krajów, które muszą nadgonić, ale to się dzieje. Przestańmy uciekać, po prostu. Ja nie wiem, przed czym my jeszcze chcemy uciekać. Czy ja potrzebuję elektryka, czy ja potrzebuję, wiecie, większy dom, więcej samochodów i tak dalej. Ja naprawdę jestem szczęśliwy z tym, co mam, okej? Ja nie potrzebuję już więcej, ja nie chcę przed nikim uciekać, ani przed niczym. Ja, co ja chcę i czego mi brakuje, to jest, żeby właśnie zebrać się razem i podążać w jakimś kierunku, wiecie, w jakimś celu. Ucieczka, pamiętajcie, ma to do siebie, że ucieka się na ogół na łeb, na szyję. Nie myśli się, w którą stronę, po prostu uciekamy, tak? I nie wiadomo, gdzie nas ta ucieczka zaprowadzi. Dlatego mówię, halo, stop ucieczce, my teraz będziemy dążyć do celu, do wspólnego celu, dokładnie tam, gdzie się umówimy i będziemy wszyscy szli w jednym celu, po prostu. I to jest druga zmiana modelu mentalnego. Będąc w ramie ucieczki, sorry guys, ale wiecie dobrze, że nic się z tym nie da zrobić. Dalej, coś co nazywam Servant Revolution. To też jest mega ciekawy temat. I tutaj są dwa takie insighty, które ja uważam i takie zmiany paradygmatu, które muszą nastąpić. Wiecie, po pierwsze, my ciągle żyjemy w takim świecie human-centric, co to oznacza? Wiecie, Kopernik już dawno temu powiedział, że jednak to nie jest, wiecie, geocentryczny układ, że to jest heliocentryczny, nie? Że jednak świat się nie kręci wokół Ziemi, tylko bardziej my jesteśmy jakąś drobnicą, która się kręci wokół czegoś większego. Natomiast jeśli chodzi o podejście do roli człowieka na Ziemi, to tutaj nic się nie zmieniło, tak? My uważamy cały czas, że Ziemia kręci się wokół nas, po prostu. Ziemia jest dla nas, my możemy ją eksploatować, my możemy, mamy prawo, wiecie, my jesteśmy właścicielami tego. Jaka jest alternatywa, słuchajcie? Alternatywa jest taka, powiedzieć, halo, my jesteśmy tylko świadomymi, wysoce świadomymi świadkami tego, tej ewolucji, która tutaj mamy ją przyjemność obserwować. To nie jest dla nas, okay? To nie jest dla nas, my tutaj po prostu, my happen to be here, ale to nie jest dla nas, okay? Dlatego przestańmy myśleć o sobie samych jako o ludzkości, jako o jakimś bycie, dla którego to wszystko zostało stworzone i że my teraz będziemy eksploatować to i zabijać, żeby się rozwijać. No nie. Jest bardziej humanitarne, bardziej
humanistyczna rama. Ja uważam, że tą ramą powinno być służenie temu, co widzimy. Tak? Jeżeli widzimy te piękne rzeczy wszystkie wokół nas i na planecie i poza nią, że fascynujemy się tym kosmosem, wszechświatem, dołóżmy cegiełkę do tego. Bardzo małą cegiełkę, no bo przecież nie jesteśmy w stanie wpłynąć znacząco, ale dokładajmy, to ma być rola służebna, okay? To ma być wkład, to ma być tyle, ile możesz dać z siebie, to daj, okay? A nie, że teraz, wiecie, wszystko dla nas. Nie, to już się nie wróci po prostu. Okay? I drugi powiązany może też w tej rewolucji służebnej, no to jest to pojęcie, które cały czas jeszcze nas trzyma też w przeszłości, jest to pojęcie tego self-interest, tak? Że wszyscy działają w imieniu swojego dobrze pojętego interesu i to ma zaskutkować tym, że całe społeczeństwa będą się bogacić i że będzie świat lepszy. To już wiemy, że tak nie jest, nie? I jest już oczywiście od paru lat idea takiego oświeconego self-interest. Ja bym chciał, żeby ta idea też przeszła na poziom biznesu, tak? Że my nie jesteśmy tutaj, wiecie, na czym się biznes opiera? No opiera się na tej konkurencji wyniszczającej, tak? Oni się tam tłuką, czy Amazon będzie, czy inna firma będzie, czy eBay tam, czy kto będzie miał większy procent torta na rynku, tak? Konkurencja, jest pojęcie sukcesu, że najpierw musisz pokonać iluś tam przeciwników, żeby być zwycięzcą, ale halo, ale co z tymi pokonanymi, tak? Czy co, oni są jacyś gorsi, czy co? Wiecie, nie ma żadnego sensu. Sens jest wtedy, kiedy, przepraszam, będziemy współpracować, tak? Będziemy, wiecie, jak to jest takie podstawowe ćwiczenie na poziomie zespołu, jak jest rozwiązywanie konfliktów, to właśnie prowadzi do tego, że wychodzi się od tego self-interest, moja idea i mój pomysł, i moje ego versus coś większego, coś bardziej wartościowego, co jest połączeniem wszystkich pomysłów ludzi, którzy pochodzą z zespołu i to daje, ta synergia daje jeszcze lepsze rozwiązanie. Więc ja tutaj mówię, halo, enlightened self-interest musi być i na poziomie indywidualnym, i na poziomie firm. Dalej. To historyjka czwarta, ten nowy cel ludzkości jako takie dobro wspólne nasze. I wiecie, ja na przykład się zastanawiam, jeśli w ogóle, bo teraz ten poziom, czemu on zaniknął, czemu ten poziom piramidy najniższy jest niewidoczny i w ogóle o nim nie rozmawiamy. On po prostu nie jest obecny, on nie jest obecny w konstytucji żadnego kraju, on nie jest obecny w United Nations, on nie jest obecny przemówieniu prezydenta, przemówieniu wójta i w rozmowie przy kawie, tak jak dzisiaj, tak? Nie ma go. Więc ja mówię, halo, to musi być podstawowy, pierwsze zdanie w każdej konstytucji musi się zaczynać od tego, że my tu jesteśmy, mamy wszyscy wspólny cel, tak? I to trzeba ustanowić, to jest jakaś zmiana oczywiście socjopolityczna i tak dalej, ale to trzeba mieć no tam, gdzie powinno być, tak? Czyli mówię, w konstytucjach i może sobie jakiś hymn ułożymy, nowy cel ludzkości i tak dalej. Natomiast to wiecie, takie te cele krajowe, te konteksty krajowe, to jest bardzo słabe, nie? To nie produkuje za dużo synergii na poziomie takiego wspólnego celu ludzkości, okay? Dobra, cztery mamy. Jeszcze cztery zostały. One już może będą w pewnym sensie konsekwencją tego, co powiedzieliście, bo powiedzieliśmy, wyobraźcie sobie teraz, jak mielibyśmy te cztery kardynalne pojęcia wprowadzone na poziomie tego mental modelu ludzkości, to naprawdę otwiera nową rzeczywistość, nie? I teraz to, co będziemy robić na wyższych poziomach, jeszcze wrócę do tego, to co będziemy robić na wyższych poziomach, to jest po prostu teraz kaskadujemy to na niższe warstwy, no może w tym przypadku na wyższe warstwy tej piramidy, ale to jest iceberg, nie? To są te warstwy niewidoczne,
które mają zakończyć się tym, że to, co robimy i to, co jest widoczne, że to nam bardziej, że to nam się bardziej podoba, że nas bardziej nas spełnia i że bardziej czujemy się connected to the world, ok? Connectedness zamiast disconnectedness, ok? I integrity zamiast disintegrity. Okay? Więc teraz no, pomówmy sobie o tym poziomie, jaki powinien być sens biznesu dla społeczeństw. Tak jak mówiłem na początku, ta relacja biznes-społeczeństwo to jest taka, wiecie, firma mówi tak, o, potrzebuję ludzi, dawaj mi społeczeństwo, oni muszą być wykształceni w tym, dawaj, ja ich skonsumuję, nie? Skonsumuję ich, a później za 20 lat po prostu oddam ci do pula zasobów ci oddam i teraz oni już mi nie są potrzebni, nie? To nie, po prostu. Mówię, kurczę, co to za relacja? Mówię, to jakiś absurd, nie? To jakby kto się na to w ogóle godzi i czemu to służy? I zupełnie mi to nie pasuje. W każdym razie, jak myślę o tym sensie społecznym biznesu, to on nie jest po to już teraz, żeby rosnąć po prostu, że biznes musi ciągle rosnąć, że ma produkować więcej i lepiej i że ma skutkować tym, że będziemy bogatsi, bo my już jesteśmy bogaci. Guys, we are very rich. Okay? I to, ta rama już jest wyczerpana. Ja bym teraz chciał, żeby biznes był naszym pojazdem w przyszłość, po prostu. Że jak my ustalimy sobie cel, chociażby to, co jest na pocztówce, leave this world a better place, bardzo trywialne, ale zobaczcie, jakie to jest, jak prostota może być silna, prawda? Ja bym chciał, żeby teraz biznes powiedział, dobra, my musimy robić to, to, co społeczeństwo od nas oczekują, to, co wszyscy ludzie od nas oczekują, bo wiecie, i to jest nasz nadrzędny cel, wspierać ludzkość w tym celu. I tutaj oczywiście, wiecie co, cały czas bardzo dużo ludzi twierdzi, że nie wolno w życiu, nie obciążajmy biznesu dodatkowo jeszcze myśleniem o celu ludzkości, tak? Biznes jest dobrze zdefiniowany, celem ludzkości to niech się zajmie kimś inny. Nie. Nie możemy zdelegować tego najważniejszego aspektu biznesu na kogoś, jeszcze dodatkowo kogoś nie znamy, tak? Nie wiemy, co to za instytucja ma się zajmować tym sensem człowieczeństwa. Nie mamy takiej instytucji. Zdelegowanie tego jest kompletnie, jak nie wiem, gdybym tutaj poprosił tradycyjnych project managerów, to oni by doskonale powiedzieli, halo, tego ryzyka nie delegujesz, bo to ryzyko musisz mieć tu przy sercu. Ty musisz osobiście nim zarządzić. Koniec. Okay? I podobnie słuchajcie z ekonomią. Jak pójdziemy do storyjki szóstej, ta ekonomia jest po co? No właśnie nie po to, żeby tak jak teraz jest, że teraz ludzie i cały ekosystem służy tej ekonomii, tak, że on się wykrwawia, ten ekosystem dla ekonomii i ludzie się wykrwawiają i się wypalają i są na końcu zwalniani, tylko po to, ekonomia jest po to, żeby ona służyła ludziom i żeby służyła ekosystemowi. Come on, przecież to jest oczywiste. My tą ekonomię, my tam spędzamy całe życie, tak, i stąd nasza ta disconnectedness, bo ona nie robi tego, co byśmy chcieli, żeby robiła. Dalej, oczywiście ten słynny maksymalizacja profitu, tak? No to jest, no co, no to jest żenada po prostu, tak? To jest jakaś śmieszna gra. Firmy mają nam pomagać w osiąganiu naszego celu. Jak się ma do tego profit? I have no clue, really. I don't care. To przyjdzie później. Jeżeli się okaże, że profit prowadzi nas do tego celu, okej, okay, let it be. Ale nie tak, że my zapominamy o celu, a przywiązujemy się do profitu i do wzrostu. To nie ma sensu, po prostu. Dalej. Tutaj jest ten punkt, że firmy są tylko sposobem organizacji większej grupy ludzi po to, żeby można było osiągać cele, które nie są osiągalne przez jednostki. Okay?
Oczywiście, że to jest ważne i oczywiście, że musimy się zorganizować, żeby osiągnąć większy cel, tak? Jak najbardziej. Natomiast to nie jest wystarczające, to jest higiena. To jest tylko i wyłącznie higiena. Wiadomo, musimy się zorganizować, come on, no, to jest no-brainer. Natomiast tam, na poziomie tego mentalnego modelu firm, najważniejszym składnikiem jest właśnie to, żeby znowu te firmy drive'owały nas do tego, żeby one wypełniały ten social meaning of business. Pamiętajcie, ten social meaning of business to my wymyśliliśmy. On się sprawdzał kiedyś, tak? Tak jak mówiłem, ta wielka ucieczka. Teraz w jakiś zadziwiający sposób ten social meaning of business, on chyba ewoluuje najwolniej ze wszystkiego, co widziałem, co ewoluuje, naprawdę. Ja już, wiecie, ja już bym chciał się doczekać, żeby on zaczął ewoluować i to biegusiem, po prostu. Okej, i teraz i z tego wszystkiego historyjka ósma wyjdzie nam to, jak się będą zachowywały te firmy. To właściwie my możemy sobie powiedzieć, że tutaj to, jak te firmy będą się zachowywać, to wynika z tych wszystkich trzech poziomów niżej, prawda? The new business behaviors, one wybąbelkują same. Natomiast ja nie mam wątpliwości, że te firmy zaczną, jeżeli będą miały taki szkielet mentalny, ja nie mam żadnej wątpliwości, że one będą zachowywać się dokładnie tak, żebyśmy się czuli, że robimy dobrą robotę na tej ziemi i żebyśmy się czuli tak, że każda minuta naszego życia ma sens i dlatego wstajemy rano, bo to nas kręci, że robimy ten wspólny cel. Zaraz zaparkuję i poproszę was o pytania. Jeszcze chciałem wam pokazać jedną rzecz, którą ja zrobiłem taki na dobry początek, który próbuję to jakoś na one pagerze podsumować. Napisałem sobie taki manifest, bo manifesty dobrze rezonują. I tutaj to opisałem właśnie, jaki jest cel biznesu, żeby właśnie nam, żebyśmy wszyscy pracowali, żeby zostawiać świat lepszym. Że firmy są na straży tego naszego poczucia integralności i że one są na straży ekosystemu. Że firmy nie konkurują ze sobą, tylko współpracują. To jest w ogóle jakaś... To jest jakieś w ogóle niepojęte, czemu te firmy konkurują ze sobą. No i to, że ten sukces, słuchajcie, człowieka czy sukces firmy, on musi być zakorzeniony w sukcesie jakimś większym, jakiejś większej grupy ludzi, z jakiegoś tribe'a, tak, jakiegoś społeczeństwa. Nie ma sensu robić, osiągać indywidualny sukces, później się nim chwalić, a później wracać do tych luzerów i mówić, a teraz rzucę wam kasę i żebyście, bo czuję, że powinienem wam, wiecie, bo czuję, że teraz już jestem w pozycji, żeby wam oddać tą kasę. No nie, po prostu znowu, no brainer, prawda? I teraz, no i czyli jakby idziemy do tego, że firmy będą służyć nam wszystkim i społeczeństwu. Jeszcze mam parę slajdów, ale jestem ciekaw waszych reakcji na piramidę i na te 8 storyjek transformacyjnych. Okej, to ja już tutaj pozaznaczałem i może od ostatnich, najwcześniejszych. Marcin Dębski na LinkedInie napisał, że z moich obserwacji, że to biznes tak rzadko bierze szersze accountability w kontekście ekonomicznego ekosystemu, społeczeństwa, planety, dobrze pojęte CSR, wynika z tego, że generalnie uśredniając jako ludzie, nie radzimy sobie z naszym ego. I wszystkie te lęki, poczucia braku i tak dalej napędzają takie, a nie inne mechanizmy zachowania, które w globalnej skali prowadzą do opłakanych skutków. I Paulina też napisała... Może skomentuję szybciutko. Wiecie co?
Ja uważam, że my mamy tą wewnętrzną siłę, żeby działać z tak zwanego tego inner locusa, tak? Z wewnętrznego morale, z wewnętrznej osoby, z wewnętrznej persony. Niestety świat pracy tego pojęcia nie zna, nie rozumie. Jest, tak jak mówiłem, transakcyjność. Natomiast my mamy w sobie to całe dobro i tą energię. I to takie, wiecie, ja to nazywam połączeniem z matką Ewą. My wiemy ewolucyjnie dokładnie, gdzie jest dobro dla nas wszystkich i dla planety. Tylko trzeba stworzyć warunki w biznesie, żeby on chciał czerpać z tego. Okej. Okay. Paulina napisała, że firmy działające inaczej w modelu, o którym mówisz, są obecne już teraz, a jednak podejście nie przebija się. Standard na przykład. Właśnie. Oczywiście jest cały, jak wiecie, w Turkusie najlepiej, jesteście częścią tego ruchu i bardzo wam za to dziękuję. Pewnie to nie jest łatwo. Oczywiście wiele firm, tak jak mówiłem, B Corp, Kiki w UK, jest cały ten movement Till Around the World i tak dalej. To jest wszystko cudownie, nie? Tylko wiecie, to się nie przebija. Okej, przesadzam, to rośnie, tak? Ale nie wiem, czy jeżeli będzie rosło w tym tempie, to zdążymy. Jaki jest problem według mnie tego całego ruchu i tych pierwiostków, które wy tutaj, którymi właściwie jesteście? No, dla mnie jest problem taki typowy agent arena, relacja agent arena. Wy macie silną agendę, ale ta wasza agenda nie pasuje do stadionu, na którym gracie, okej? Okay? Trochę to jest tak jak, wiecie, tenis player, jak to mówi John Verwicki, tenis player na boisku do piłki nożnej, okej? Okay? On jest mistrzem, ma świetny mindset, ma całą agendę, która jest genialna i jest dobra i wypływa z serca, ale to boisko, na tym boisku ta agenda nie ma szansy przetrwania. Musimy zmieniać boisko. Okay? Musimy zmieniać te reguły gry, musimy dostosować boisko do tego, tak jak mówiłem, żeby usłyszała tą naszą moc rozumienia, co jest dobre i tę naszą misję, żeby zostawić ten świat lepszy. I to jest największy challenge. Jak to boisko zmieniać? Dlatego ja tu mówię o zmianie boiska. Okay? To cała ta piramida, 8 transformacji, to jest zmiana boiska. Agendę mamy i za to też wam oczywiście dziękuję. Tutaj Paulina dalej pisze, że Gary Hamel też opisuje takie przykłady. Till Around the World to już 1000 osób. Też jesteśmy partnerem tego. I dalej pisze, że jak z pierwiosków stworzyć ogrody? Tak jest. Słuchajcie, no to słuchajcie. Wiecie co, może tak. Ja uważam, że nie ma jednego człowieka na świecie, który powie, jak zmieniać ogrody, nie? Że on przyjdzie z gotowym rozwiązaniem, powie, patrzcie, tu jest, macie, weźcie to, po prostu zaimplementujcie, nie? Nie ma czegoś takiego. Ta zmiana jest bardziej taka, wiecie, no, rozproszona, ona musi sama urosnąć, ona rośnie sama organicznie i to jest taki, wiecie, metafora tego lasu tropikalnego, tak? Natomiast możemy ją dobrze sfokusować, możemy uzgodnić, jakie są te pierwsze ruchy, tak? Możemy to zrobić. Wiecie, ja mam mnóstwo pomysłów, to co mówiłem właśnie, żeby zdefiniować chociażby taki cel ludzkości, żeby każdy prezydent się pod tym podpisał. Halo, to jest nasz cel, żeby United Nations było inaczej podwieszone pod relacje z krajami, żeby była jakaś konstytucja humanity, tak? To takie bardzo widoczne, proste elementy można zrobić stosunkowo szybko. Jak zmieniać biznes? Też są pomysły na to, wiecie,
Najprostsze, ja zawsze podaję taki przykład. Słuchajcie, najtrudniej jest zacząć, więc zacznijmy. Postawmy sobie cel taki, że w pierwszym roku 10% całego biznesu zacznie działać według nowych reguł. Koniec. Każda firma daje 10% tortu i jedzie według nowych reguł. I co roku dodajemy 10%. I mamy, patrzcie, w dekadę mamy zrobioną transformację. To jest oczywiście na bardzo wysokim poziomie, okay? Ale to jest tangible, to jest taki namacalny sposób, żeby zacząć. A zacząć to jest podstawa. Wielu ludzi o tym gada i oczywiście tylko są till around the world i my wszyscy o tym mówimy, o tym czujemy, ale po prostu zacznijmy. 10% biznesu działa według nowych zasad. Koniec. Whatever you like, CEOs, do it. And see what happens i wtedy będziemy się uczyć na tym. Exactly. David Logan w Tribal Leadership mówi o możliwości wyjścia tylko poziom wyżej, a na najwyższym widzi 2%. Połączymy te 2%? I Paulina dalej pyta, jak widzisz B Corp? Oni zaczęli. Słuchajcie, ja jestem oczywiście... Ja jestem w ogóle wdzięczny za tego CSR-a, za ESG, za B Corpy, za Kiki, za Lalo oczywiście, wiadomo. Ja uważam, że idzie zmiana w świecie. Idzie zmiana i ta zmiana się odbędzie. Jedyne, co musimy robić, to jest po prostu kontrybuować do niej. Nie wstydzić się tego. Ja w wielu przypadkach, szczerze mówiąc, byłem, wiecie, uznawany za klauna nawet, jak mówiłem o takich rzeczach. W biznesie to jeszcze są miejsca, gdzie nie ma takiej świadomości, ale to jest jedyna droga. Ja już się nie zastanawiam, czy to jest śmieszne, czy nieśmieszne. I to jest jedyna droga, guys. Nie ma innej drogi. I dlatego uważam, że to się wydarzy. My musimy tylko wszyscy być tymi aktywnymi listkami w tym wielkim przewrocie. Ile procent musimy mieć, żeby nastąpiło, wiecie, ten punkt zwrotny, punkt krytyczny? Wydaje mi się, że my musimy, może nawet nie chodzi tyle o procent, tylko o to, żeby zmienić te reguły gry, żeby zmienić boisko. A zmienić boisko? Kto zmienia boisko? Kto zmienił boisko we Francji, w rewolucji? Kto zmienił boisko i podziękował Trumpowi, tak? Kto? No społeczeństwa to robią. Ruchy społeczne, inicjatywy społeczne domagają się i to się dzieje. Politycy tylko reagują na to, co słyszą od społeczeństw. Oni nie są kreatywni, oni reagują na to i dlatego ten głos musi być silny, żeby oni go usłyszeli. Słuchajcie, to też jest moja prośba do was. Łączcie nas, jak macie ludzi w finansach, w legalu, w polityce, chodźmy do parlamentu polskiego najpierw, później do europejskiego, zróbmy sesję na ten temat, że my tego chcemy. No, trzeba o tym mówić głośno, tyle. Okej. Okay. No tutaj Paulina dalej pisze, że zmiana zawsze idzie z peryferiów, czyli boisko to społeczeństwo, tak? Boisko to właśnie te, boisko jakby wyznacza tą arenę, na której my gramy. Z tym boiskiem są związane reguły gry, tak? Reguły gry w piłkę, reguły gry w tenisa. My musimy zmieniać, kształtować to na nowo. Ta transformacja, ta piramida, iceberg, to jest po to właśnie, żeby zmienić reguły gry. Już nie wystarczy powiedzieć, mamy cywilizacyjny dług i coś z tym zróbmy, tylko my musimy powiedzieć, słuchajcie, musimy się przełączyć na nowe reguły gry, musimy zmienić boisko. Jak nie zmienimy boisko, to zostaniemy na tak zwanym beliefs impotence, tak? Czyli impotencji przekonań. Przekonania nie powodują zmiany, zmiany powoduje akcja, dlatego zmieniamy boisko, zmieniamy reguły gry. Po to jest ta transformacja, 8 kroków. Okej, tutaj Paula napisała, że czyli trochę to brzmi jak dekretowanie turkusu. Czy dobrze rozumiem, że to jest wprowadzenie turkusowej świadomości odgórnie? Rozumiem też, że to z dobrych intencji i ogromnej potrzeby zmiany,
Pytam, bo chcę lepiej zrozumieć Twój pomysł na jak. I pozdrawiam, i też pozdrawiam. Dekretowanie turkusu? Raczej nie, no ale też wiecie. Ja tak jak mówiłem, ja myślę, że ta świadomość jest, po prostu nikt nie wie, jak się z tego zabrać, a ci, którzy są beneficjentami, niekoniecznie są najlepszymi osobami, żeby zacząć tą zmianę. Okej? Ja absolutnie nie chcę niczego dekretować, natomiast to, dla mnie to nie będzie dekretowanie, to będzie poczucie wielkiej ulgi dla wszystkich. Właśnie dla polityków, dla CEOs, dla systemu finansowego, dla firm i dla ludzi. To będzie wielki relief. Wielu CEOs widziałem, którzy, tak jak mówiłem wam, oni nie są świadomi. Oni mówią, ale guys, to jest moje boisko, to są moje reguły gry. To tam ci mnie zapodają takie reguły gry. Idźcie do nich, nie? I tyle. Także może jest troszkę więcej niż w całym turkusie, bo to, o czym mówię, bo tutaj jest ten element nie tylko, że firma ma jakiś cel ewolucyjny, tylko już, że my, że wprowadzamy ten element humanity, my mamy jako humanity jeden cel. Firmy muszą się wpisać ze swoimi celami w ten nasz wyższy cel. Okay? I to. I dlatego ja mówię, pomysł jak? Idźmy tam, gdzie zapadają decyzje. Politycy, prawnicy, finansiści, oni są troszeczkę out z tej gry. Oni nie mają za bardzo, wiecie, fokusu na to. Mimo tego, że są ludźmi, wiecie, jak wracają do domu, to też sortują śmieci i też się zastanawiają, wiecie, i też widzą, jak te wszystkie zwierzęta giną, też czują się disconnected, oni się czują bardzo disconnected. To jest jakby na poziomie ludzkim, uniwersalnym, także wystarczy do nich pójść i porozmawiać. Marcin napisał, że Martin Luther King zmienił boisko, tak samo Gandhi czy Nelson Mandela, a raczej wydaje mi się, że potrafili tak zainspirować innych, żeby zrobili to właśnie razem. No właśnie. Dziękuję ci, Marcin, dokładnie tak. Dokładnie tak, leadership. Dobrze, to ja wracam do poprzednich komentarzy. Też wtedy Marcin pisał, że przeciętny mieszkaniec Europy, który zarabia najniższą krajową, ma dużo więcej luksusu niż król z XVII wieku w Europie. I idąc dalej, Ula na LinkedInie. Redukcjonizm jako ciemna strona optymalizacji i usprawnień. Brakowało mi tego określenia. Dzięki wielkie. Później Marcin, ja też wychodzę z założenia, że prawdziwy lider zaczyna się od zmiany siebie. Wcześniej Paulina też komentarz dawała, że Patagonia, Amazon, ciekawe postanowienie tych podejść w tym samym miejscu. To chyba było w miejscu, kiedy ty mówiłeś o tej deklaracji, kiedy o tym mówili. I jeszcze wcześniej Marcin napisał, że w ramach biznesowego mental model obecnych czasów, jak to pięknie zauważył na ostatnim Tier Alauder World Fryderyk Laloux, Coca-Cola jest podawana za przykład sukcesu biznesowego i nie widzimy, że strasznie zanieczyszcza planetę, przyczynia się do otyłości i wielu innych chorób i daje nam sztuczny i totalnie izoloryczny substytut szczęścia, sterując marketingowo naszymi nawykami. No tutaj nie sposób się nie zgodzić. Dziękuję ci, Marcin, znakomite przykłady. I jeszcze Paulina właśnie teraz napisała, że CEO mówiący o tym, że takie są reguły gry i my nic nie możemy, tu też jest wyzwanie. Emmanuel Faber z Danone próbował i system go wypluł po prostu. Oczywiście, nie to boisko. Tak, i Paulina właśnie teraz napisała, że tylko ich świadomość, czyli polityków, menedżerów, jest kilka pięter świadomości niżej niż turkus. Bardzo często w okolicach bursztynu oranżu, więc w jaki sposób mają zmienić boisko, im się świetnie gra na swoim i w swoje gry. No. Tak, no wiecie, słuchajcie, zawsze jest jakiś frozen middle, tak? Zawsze jest w transformacji frozen middle. Jakaś warstwa, która jest beneficjentem tu i teraz tego systemu, tak? I to jest, wiecie, to jest transformacja, to jest rozmrażanie,
zmiana nawyków i zamrożenie w nowym stanie, tak? To jest do zrobienia robota. Ja, wiecie, potrzebujemy wszystkich tutaj, żeby tą robotę zrobić. Ale uwierzcie mi, na poziomie ludzkim naprawdę oni mają te same zagwozdki, co my wszyscy. I oni dużo widzą. Mają mniej czasu pewnie niż my, żeby się wgłębiać. Ale możemy ich wyedukować. Ja absolutnie uważam, że to jest do rozmrożenia bardzo szybko. Zostało nam 15 minut, więc jeżeli masz jeszcze jakieś slajdy, to proponuję do nich przejść teraz. Okej, zobaczmy. Jesteśmy... Doszliśmy do 14, czyli to całe te 8 historii, które stworzą tak naprawdę te nowy mental model humanity, nową piramidę wartości i przyczynią się do nowych zachowań firm. Co jeszcze mogę wam pokazać? Uznaję, że jakby punkt kulminacyjny mamy już za sobą, więc to, co może teraz będę mówił, to jest też do dyskusji, do przemyślenia. Natomiast najbardziej mi z tego wszystkiego zależy na tym, żebyście tą piramidę, żebyście pomyśleli o niej, żebyśmy o tym dalej rozmawiali. Jak iść, do kogo iść, z kim iść, kiedy iść i tak dalej. I idźmy po prostu. Nie ma na co czekać. Ja na pewno będę to robił, pewnie wy też będziecie to robili, ale zróbmy to razem. Okay? Także teraz taki deserek. Może mniej kluczowe rozważania, ale też bardzo ciekawe. To powiedzmy, że są jakieś konsekwencje tego, co tutaj się zadziało na tej piramidzie. Parę konsekwencji. Słuchajcie, jak przypomnicie sobie ten Evo mapę tutaj. Tutaj skończyliśmy na business agility i jest pytanie, co jest następne. I w takiej bardzo uproszczonej formie dla mnie następne jest właśnie to, że od tego projektu, od metod, od Agile'a, od produktów, od tego, że klient może wszystkich zwolnić w tej firmie, my musimy robić teraz to. Human purpose. I to będzie driver do tych zmian zachowań. To jest oczywiste, teraz już widać, że to będzie następne i to musi być następne. Nie ma wyjścia. Oczywiście, to wszystko trzeba robić. Produkty, metody, projekty, to róbmy, ale to jest już teraz, już mamy fajniejszy cel. Tak? I to jest to. I to też o tym samym może mówi ta makieta, która pokazuje tutaj, że w centralnym punkcie jest to, żeby firmy nam pomagały ten cel osiągać. Jakie one mają cele, to o czym mówiliśmy, że mają nam pomagać rozwijać społeczeństwa, że mają stać na straży naszej integralności, mają być strażnikami ekosystemu, no i oczywiście dawać nam to poczucie spełnienia, tak? I ważności tego, co robimy. No i oczywiście muszą już teraz współpracować w środowisku współpracy, a nie konkurencji. OK. I teraz słuchajcie, jeżeli patrzymy na tą ewolucję pracy, to można się tym naprawdę niesamowicie to podzielić to na wymiary tej ewolucji. Że to jest ewolucja właśnie ways of working, nie? Czyli to, co teraz robi, wiecie, to, co zrobił Agile, ways of working, te zmiany kulturowe, które jakby promują zachowania te tribalne, czy jak to... są tam takie rzeczy jak socjokracja, wiecie, holokracja, czyli wszystko to, co dąży tutaj od centralnego sterowania do takiego collective wisdom, to jest jeden wymiar, ways of organizing. Oczywiście drugi wymiar to jest tutaj ten meaning of work, który mówi, dobra, przestańmy uciekać, zacznijmy dążyć do czegoś. No i jest trzeci wymiar właśnie tej perspektywy. Czy to jest wszystko dla nas? Czy to jest dla nas nastolatków, którzy mogą dowolnie sobie z tego korzystać? Czy może jednak
my po prostu jesteśmy świadkami tego, co i tak będzie się wydarzało z nami czy bez nas. Okay? I teraz jak sobie zestawicie takie typowe 2x2 w tych wymiarach, to co się okazuje? Okazuje się, że w każdym przypadku wychodzi tutaj jedno i to samo. Że nasza rola, najsilniejsza rola dla nas, to jest to, żeby mieć połączenie z tym, co wewnątrz nas, bo my mamy wewnątrz budowany taki, ja to nazywam caring guardianship, okay? Czyli taka opieka, troskliwa opieka i tyle. To, co możemy zrobić, róbmy, jak najlepiej umiemy. Wtedy będziemy spełnieni, wtedy będziemy mieli poczucie sensu, wtedy będziemy mieli poczucie spójności. I to, ten caring guardianship, to wyeliminuje nam wszystkiego rodzaju kryzysy tych czasów, na które jesteśmy wystawieni. Bardzo Wam dziękuję. Jeszcze raz możemy wrócić do pytań. Na koniec jeszcze mam jedną prośbę do Was. A może jeszcze jakieś, jeżeli są jakieś pytania, to teraz jest czas. Tak, tak, są pytania, już podaję pytania, że tak powiem. Sekundkę. Są dwa takie większe komentarze po angielsku, próbowałem tu się wgryźć w to, ale chyba je zaraz wrzucę po prostu tak surowo. Czyli tak, Paulina jeszcze nawiązywała do tego na twojej poprzedniej wypowiedzi, jak ją kończyłeś, że ci politycy i ta zmiana społeczna, tak, czyli widzą tylko, co chcą poświęcić, tylko co chcą poświęcić, żeby zmienić status quo, tak? To mowa o tych politykach właśnie. Czy Ludwik XVI chciał poświęcić swoją głowę? Myślę, że w punkt przykład. Dobrze. I Ula z LinkedIna pyta, jak sobie wyobrażasz to podejście, to pójście w zasadzie, tak? I tutaj Paulina, one są na jednym, że tak kończone, ale Paulina z Ulą, czerpać z podejścia Butanu. Tak jest. Koniec GDP, tylko są inne metryki poza GDP, prawda? Które są bardziej holistyczne. Tak, i tutaj Marcin wkleił taki cytat. W tym cytacie to tak w wielkim skrócie to, co ja przeczytałem, że młodzi ludzie powinni sobie teraz uświadomić, że to jest dokładnie ten czas, żeby sobie uświadomić, że to takie earning a living, czyli zarabianie, żeby przeżyć, to już w ogóle jest przeżytek, że to żyjemy w zupełnie innej epoce i 1 na 10 000 z ludzi jest w stanie dać taką kontrybucję, taki wkład społeczny dzięki technologii, że wszyscy na tym skorzystają, więc w ogóle zarabianie po to, żeby przeżyć, to jest jakiś abstrakt w dzisiejszych czasach. No i drugi komentarz, który już wkleił Marcin, to tego nie przeczytałem. Także on jest taki dosyć duży. Marcin, jakbyś mógł po prostu skrócić, bardzo proszę, do czego zmierzasz, to by na pewno to ułatwiło w tym momencie, bo nie zdążyłem tego przeprawić. I Paulina napisała, że nie, tylko jakiego Ludwika chcemy ściąć. No tak, no. Nie, my nie chcemy nikogo, wiecie, my nie chcemy nikogo ścinać. Generalnie my chcemy im, ja przynajmniej chcę im dać dostęp do tych wewnętrznych zasobów, okej? Okay? Oni mają to w środku. Natomiast, wiecie, znowu, nie można być, wiecie, nie można, jak się zanurzysz w jakimś systemie wartości, to po prostu grasz zgodnie z tymi regułami. Nie można zachować swojej tożsamości, tak? Jak ja dołączam do jakiejś firmy, jako na kontrakt, jako jakiś doradca czy konsultant, to ja, wiecie, ja po 6 miesiącach, po roku, ja już czuję, że ja już przesiąkam tą kulturą i przestaję mówić rzeczy, które są obiektywne. Zaczynam mówić tak jak wszyscy inni w tej firmie. I to jest taki papierek zawsze lakmusowy, żeby zadać sobie pytanie, czy może już trzeba odejść, nie? Bo już ta moc tego przekazu nie jest taka sama. Także ci, wiecie, dajmy im dostęp do wewnętrznych zasobów, zmieniajmy boisko. ESG robi świetną robotę, jeszcze nie przełomową, ale robi. Te wszystkie ruchy, o których mówimy i których wiecie, one też robią świetną robotę. Nie przełomową, ale to nie znaczy, że tego nie trzeba robić. Trzeba robić to i jeszcze więcej i nie ma innej drogi, także wybór jest jasny.
Okej, to by były wszystkie komentarze na ten moment. Jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś pytania, spostrzeżenia, to śmiało, bo zostało nam jeszcze jakieś 5 minut. Patrzyłem na ten szeroki komentarz Marcina dalej i jest to po prostu rozwinięcie tego cytatu, także ci, którzy mają wpływ, niech idą do szkół i zmieniają edukację. Ja też się z tym zgadzam, także to edukacja... Dokładnie, to też jest naturalny punkt startowy. Nie? Trochę tak. To zajmie, ale to jest świetny punkt startowy, szkolnictwo. No. To jest inwestycja. Paulina napisała, czyli sposób to dotarcie i danie głosu systemom wartości tłumaczonym przez system. To jest pytanie do ciebie, myślę. Wiecie, przede wszystkim ta świadomość, że właściwie faktycznie jesteśmy sterowani. Sterowanie jakimś systemem wartości i że on się przejadł. I to wiecie, no nie wiem, Stephen Denning napisał o tym książkę, wszyscy o tym teraz piszą, wszyscy o tym mówią. Ten najpiękniejszy głos, który słyszałem może jeszcze na koniec, to jest Stefano Zamani, włoski profesor z Bolonii. I on mówi, słuchajcie, to co się teraz dzieje, to jest świeża rzecz. On ma teraz 80 lat. Ja pamiętam, mówi on, Zamani mówi tak, ja pamiętam czasy, dokładnie moment, w którym ten redukcjonizm po prostu zaczął przybierać na znaczeniu i się wydarzył, został się dominującym. On mówi, że pierwotnie firmy, on tam podaje przykłady z XV, XVI wieku, jak się w ogóle zaczynała się, wiecie, ten technologiczne, industrialne jakieś pierwsze rewolucje i w ogóle rzemiosło się zaczynało. On mówi, zawsze było tak, że firmy były transformacyjnym agentem dla tych środowisk, w których działały. To była jedna z ich ról. I kiedyś dla niego ta dynamika się odbywała między trzema takimi rolami. Pomiędzy tymi właśnie firmami, pomiędzy rządami, które ustalały reguły gry i pomiędzy społecznościami, pomiędzy societies po prostu. I te trzy, są trzy, jest trzech graczy potrzebne do tej gry i Zamani twierdzi, że 50 lat temu jakieś zaczęło się to, że społeczeństwa zostały usunięte z tej rozmowy, usunięte z tego dialogu i zaczęły być traktowane jako pulę zasobów, okej? Okay? I to jest, i on mówi, to jest tylko 50 lat, ta historia trwa już 500 lat, wiemy, co trzeba zmienić. Z powrotem do tego równania dodajemy społeczeństwa. Polecam ten webinar, on jest nagrany. Także przywracajmy społeczeństwa tam, gdzie powinny być po prostu. To one decydują. I firmy, społeczeństwa i to jest trzecie? I rządy. Okej. Okay. Marcin napisał, że według Sineka, żeby nastąpił przełom, musi być 12,5% społeczeństwa musi się bujnąć. Okej, okay. No to jest pewnie z crossing the chasm jakieś liczby, natomiast nie tak. Bierzmy 12,5%, ustawmy sobie OKR-a, jedziemy. Jaki jest pierwszy krok, okej? Okay? Okej, okay, dwie minutki, także... To jeszcze prośba. Jeszcze. Firmy, rządy społecznościowe, tak. Dla mnie system finansowy zastąpił społeczeństwo. Coś w tym jest. Dziękuję ci, Paulina, za te wszystkie komentarze. Marcin i bardzo w punkt. Jeszcze mam prośbę do was, jakbym mógł w takim razie jeszcze pokazać ostatni slajd. Pewnie. Widzicie mnie? Ja widzę już teraz. Pokazuję. Siebie. Już dajemy. Dobra. Słuchaj, jedna rzecz, która wiecie, która może chciałbym, o którą chciałbym o was zaapelować, to też o chwilę refleksji, bo ja mam dosyć często i gęsto taką refleksję. Z tych wszystkich dobrych serc, które uczestniczą w budowaniu, w tym bąbelkowaniu tej wielkiej idei, jest to, że one są dosyć silosowe. Co ciekawe, agile'owcy nie lubią siedzieć w silosach, turkusowi nie lubią siedzieć w silosach, linowcy nie lubią siedzieć w silosach, coaching też nie lubi siedzieć w silosie. Ale słuchajcie,
Ja mam wrażenie i poczucie, że jest jakaś silosowatość. Ja was zachęcam, żebyśmy robili więcej razem. Wiecie, cross-functional, ok? Podstawowa zasada sprawdzona. Cross-functional, żeby te idee zakwitły, to musimy się zorganizować tak jak po prawej stronie. Kwiatuszka, żebyśmy mieli dobre punkty styku. I tak mi się marzy, że będziemy tego robić więcej wspólnie. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że dobry początek dnia. Myślę, że też dobry początek tego kwiatuszka, o którym mówisz. Tutaj Ula, bardzo dziękuję za pokazanie możliwości zmiany boiska. I Asia z LinkedIna też bardzo dziękuję, że dołączyła na końcówkę, ale zobaczę, więc ja też wszystkim dziękuję, którzy byli z nami dzisiaj, zadawali na żywo pytania, a ci, którzy zobaczą to później, a myślę, że większość to zobaczy jednak później, to zapraszam też do zobaczenia całości tej prezentacji. Będzie też małe podsumowanie na naszej stronie. No i przede wszystkim śmiało piszcie. Myślę, że Piotr jest otwarty, żeby na LinkedInie go, że tak powiem, zaczepić na dyskusję. Także jeszcze raz wszystkim dziękuję i Piotrze, bardzo też Tobie dziękuję, że dzisiaj się u nas pojawiłeś. O, i Paulina jeszcze na koniec. Dzięki. Wyzwanie z wizjonerami jest właśnie we współpracy Ashoka. Tak, Ashoka, świetna organizacja, o impakcie dużo tam się dzieje, także też byli naszym gościem. To jest bardzo dobry temat. Jeszcze raz, Piotrze, bardzo ci dziękuję i myślę, że w bliskim kontakcie. Trzymajcie się wszyscy. Trzymajcie się. Cześć. Dziękuję.